Polska mówi, pani Halina Rostkowska-Niemczyk, redaktor naczelna. La mode et la diplomatie, magazyn dwujęzyczny, modowo dyplomatyczny. Dzień dobry. Pani Halinko, ja osobiście o modzie wiem tyle, że na przykład rzadko, ale włączam telewizor, widzę na przykład reklamę z Bradem Pittem, kupuję podobną koszulę, ubieram się w nią, staję przed lustrem, no i nie wyglądam tak jak Brad Pitt. Co się dzieje z tą męską polską modą? Czy to, że mężczyzna wychodzi w garniturze i w adidasach, to jest tylko przejściowa moda, czy to już pozostanie z nami na zawsze? No właśnie, z tą męską modą jest trochę lepiej, ale niekoniecznie jest dobrze. Zawsze podkreślam, że nie podążajmy tak ślepo za modą. Musimy rozważyć pewne rzeczy. No nie możemy, panowie nie powinni się ubierać tak, jak oglądają na pokazach mody. Dlatego, że to jest tylko, są pewne rzeczy, pewne ubrania, buty, dodatki, że to jest tylko i wyłącznie na wybieg. Ale na ulicę bądźmy modni, eleganccy, nawet casualowi, ale żeby ten casual był elegancki. To jest tak bardzo ważne. Wydaje mi się, że a propos tych adidasów, na pewno na ulicę możemy się pokazać w tych butach. Ale czy czułby pan się dobrze, gdyby pan włożył garnitur i włożył adidasy i poszedł wieczorem na porządną kolację? Próbowałem, nie wyszło mi to, źle się czułem i nigdy tak nie wyszedłem, ale nierzadko widzę, że mężczyźni tak się ubierają. Czy to nie jest taki trochę zdefraudowanie, brak szacunku dla tego garnituru? No kiedyś to jest nie do pomyślenia, żeby mężczyzna, który zakłada garnitur, założył tego typu obuwie sportowe. Tak, zdecydowanie tak. Jest mnóstwo rodzajów obuwia, skórzanego obuwia, które możemy wkładać do tego garnituru dziennego, wieczorowego. I jestem przekonana, że gdyby panowie zerknęli do takich porządnych katalogów mody, to zobaczyłby tam jak na przykład moda włoska, porządne, piękne, skórzane buty, prawda? I ten porządny, piękny garnitur. To jest szalenie istotne. Ja jeszcze zawsze dodaję, że zegarek na ręku dla mnie to jest taki typ mężczyzny. Porządny but, porządny garnitur. Oczywiście nie spodnie przed kostkiem, bo to wygląda śmiesznie. No, krawat czy muszka, to zależy, prawda, gdzie się wybieramy, czy poszetka, to jest bardzo ważne. No, ale ten styl bardzo elegancki. Nie radzę żadnemu eleganckiemu mężczyźnie wkładać adidasów do garnituru, absolutnie. Gdzie popełniamy jeszcze najwięcej tych grzechów jako mężczyźni, jeśli chodzi o nasz ubiór? Byłoby to wiele. Na pewno musimy być zadbani. Fryzura powinna być zadbana, prawda? Zadbać o wygląd, higiena, wygląd i te inne historie, żebyśmy byli tacy dopracowani. Czyli dobra fryzura, jeśli mamy płaszczyk, piękny do tego szal, dobrana fryzura, odrobinę pachnieć wodą męską, to dodaje, prawda? No i ten porządny but, naprawdę. Myślę, że mężczyźni powinni poświęcić sobie odrobinę czasu, jeśli chodzi o wygląd. Cały czas podkreślam o tym lustrze. To nie tylko kobiety, ale i mężczyźni powinni spojrzeć w lustro i na pewno mogą dostrzec jakieś mankamenty, że coś jest nie tak. Możemy zauważyć, że nierzadko niektórzy właśnie poświęcają więcej tego czasu, no i trochę za bardzo w tę drugą stronę idą. I to też trochę śmiesznie zaczyna wyglądać. Coraz więcej widzimy mężczyzn, nie wiem, jakiś makijaż, czy chociażby elementy ubrania, które troszkę idą w damską stronę. Tak, idą tak właśnie. Tak chciał pan powiedzieć. Mało męskości w tych mężczyznach. Ja jestem też tego zdania, że żeby to były męskie rzeczy, męskie płaszcze, męskie koszule. Nawet powiedzmy takie męskie kolory, no bo też zobaczyłam pewnego mężczyznę, który szedł w różowym płaszczyku. No, śmiesznie to trochę wygląda. Męskie, eleganckie, męskie. Garnitury, płaszcze,
buty i w ogóle kolory męskie. To, żeby nie było tak, że tylko źle mówimy o źle ubranych mężczyznach, to coś dobrego. Co pani widzi dobrego, powiedzmy, w ostatnich latach, jeśli chodzi o garderobę męską? No jest duża zmiana. Właściwie obecnie mężczyźni już mają taką możliwość, że ten dostęp, prawda, do tych eleganckich garniturów, eleganckich butów, prawda, płaszczy, fryzjera, kosmetyczki też, ale żeby to nie było przechyłu, prawda? Wszystko w taką męską stronę. Także jest zmiana, naprawdę duża zmiana. Ja się bardzo cieszę, że widzę już mężczyzn w różnym wieku, a cieszy bardzo, że starsi mężczyźni, coraz większa ilość tych starszych mężczyzn, żeby nie powiedzieć może nie, w sile wieku załóżmy, są bardzo zadbani. Że czasami z przyjemnością spoglądam, piękny kapelusik, prawda, widziałam pana, pewnie miał z 80 lat, piękna marynarka, poszetka, no, wyglądał, prawda, była taka równowaga, trochę casual, elegancja, no i niestety Adidasów nie miał na nogach, tylko miał skórzane buciki. Czyli tak, kończąc tę naszą rozmowę, na co powinniśmy jako faceci w różnym wieku zwracać uwagę, jeśli chodzi o nasze codzienne takie życie, garderobę naszą? Na pewno zadbać o siebie. Fryzura, zadbać o siebie. To jest bardzo ważne, nie tylko kobiety chodzą do fryzjera. Zadbać też o dłonie, bo to też jest bardzo ważne. No i myślę, że większą uwagę przywiązywać do swojego wyglądu, ale zachować umiar. Męska elegancja. Pamiętajmy o tym. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję Moim bardzo. Państwa gościem była pani Halina Rostkowska-Niemczyk.